Witam wszystkich serdecznie. Ponownie jestem nad rzeką, ale dzisiaj ta moja wyprawa wędkarska będzie troszeczkę inaczej wyglądać, bo tak cały czas okonie, szczupaki. Przydałoby się trochę połowić inaczej. No i co? Wpadłem na taki pomysł, może okazać się fajnym pomysłem. Zobaczymy, co ten dzień dzisiaj przyniesie. No i co? Pojechałem do sklepu. Kupiłem takiego czorta. Smużak. Jedną sztukę. Na próbę. Spróbować upolować jakiegoś klenia. Nie wiem, klenia, jazia. Każdą rybę, która w takie smużaki bije. Okonia. Chociaż okonia to wolę. Wolę nie. O, wiaterek, poczekamy. Mam tutaj u siebie taką niedużą rzeczkę, na której właśnie teraz jestem. Rzeczka dosyć płytka. Mocno zarośnięta. Mam ponton. Mogę po tej rzece popływać. Wiem, że z opowieści, że są tu klenie i to sporo. Wcześniej wiosną nagrałem chyba 2 albo 3 filmiki, jak za tym kleniem pływałem na chlebek tostowy i oczywiście tam 2 albo 3 złowiłem. Także wiem, że są tutaj klenie. No i co? I postanowiłem dzisiaj spróbować jakiegoś wyłuskać z tej rzeczki. A czy mi się uda, to nie wiem. Praktycznie nigdy nie łowiłem na takie cuda. Kiedyś dawno temu jeszcze pontonu nie miałem, to jakieś tam próby były. Gdzieś tam jakieś kleniki wychodziły do tych smużaków, ale o ile pamiętam, to nie udało mi się ani jednego złowić. Może dzisiaj będę miał więcej szczęścia. Jestem na pontonie. Więcej miejsc jest bardziej dostępnych oczywiście. No bo co? Tak jak widzicie, mega dzika ta rzeka. Z brzegu to można sobie zapomnieć o łowieniu tutaj, o dojściu w ogóle tutaj. A z pontonu, no to jak to z pontonu? Cała rzeka do dyspozycji. Jestem bardzo ciekaw, co to z tego wyjdzie, bo chcę odpocząć trochę od tego spinningu za tymi okoniami, szczupakami. A właśnie takie łowienie może być fajną alternatywą do pierwszego brania. Jeżeli ja dzisiaj wyłuskam choć jedną rybę na tego czorta, no to będę po prostu na to łowił. Nie tylko tutaj, będę łowił pewnie na rzece Narew i na rzece Biebrzy, bo znam odcinki też dosyć płytkie, gdzie mogą być właśnie jakieś fajne rybki. Ach. Nie chciał się. Fajne branie było. Mam nadzieję, że było widać. Nie wciął się, po prostu się nie wciął. Pewnie nie powtórzy już.
siedzi. Jest. Jest klenik. Chodź tu. No, gdzie mi tam... Ajajajajaj. Tarabanił mi się w zielsko. Znaczy, zaczepił mi się o jedną trawkę. Ale już podpływam do niego przy samej powierzchni. Może mi się nie wytnie. Zobaczymy. Zaraz go tu delikatnie podbiorę. Dobra. Proszę Państwa, jest. Jest klenik. No, jakoś tu teraz go... Taki pod... Myślę 35 pod 40 centymetrów. Piękna rybka. Niech wraca do wody. Już popłynął. Już popłynął. Nie jest źle. Ależ... Ależ branie. Mało wędka nie wyskoczyła z ręki. Ale ryby nie ma. Bzielsko się wbiła. Ależ piękne branie. Mam nadzieję, że było widać. Normalnie ciśnienie mi skoczyło na maksa. Dobra, bzielsko się wbił, dlatego może hamulec był za luźny, nie wiem. Nie wiem i już się nie dowiem. Okej, nic mnie tu nie spotka już. Kawałek niżej płynę. Ale łupnął. Ten pierwszy to bardzo delikatnie wziął, a ten to szatan konkretnie przyłomotał. Co tu uderzyło? Jelec? Nie no, po prostu. Taki jelec uderzył w takiego dużego smużaka. Niesamowite. Ale pazerne stworzenie.
Jest. Wyszedł tam spod brzegu, ale nieduży. Raz puknął. Drugi raz poprawił i się wciął. O, to nie kleń. Patrzcie, jaki okoń fajny na smużaka. Jaki okonisko fajne. Myślałem, że to nieduży klenik. Ależ branie, ależ. Widzieliście to? Co to jest? Widzieliście to? Jak mi... Nie no, w zielsku już nie powinno pójść. Ale branie było. Nie wiem, co to jest. Kleń, ładny kleń. Ale pacnął. Chodź tu. Nie powinien się wypiąć, bo jest... Widziałem, że ładnie zasnął. Czekaj, miśka. No. Ale klenisko. Ale klenisko. A jak zaciągnął całego woblerka, mi tu łyknął. Dobra, jakoś mu go teraz trzeba powoli wyjąć, tak? No co, 50? Jak myślicie? Nie wiem, coś koło tego. Dobra, już go nie męczę. Poszedł cały zdrowy. Ale branie było. Niesamowite branie. Dobrze. Opuszczę się troszeczkę niżej. Tutaj to szedł. Ta rzeka troszeczkę głębsza jest. Jest większa szansa, że coś się jeszcze dziś zadzieje. Dobra. Płynę niżej. Jest kolejny. To znaczy coś jest, ale co? Chyba mniejszy kleń. Chyba kleń mniejszy. Tak. Nie. Okoń. Ha. Okonek. Z małej malowniczej rzeczki. Ale szpranie. Jest, siedzi. Ale szpranie piękne było.
Normalnie mało wędki nie wyrywa z ręki. Jest klenik. Chodź tu. Nie powinien się wypiąć. Ładnie zapięty. Czekaj, piesku i miśku. Mamy kolejną rybkę. Dobra, czeju się jakoś ładnie ją teraz. Ładnie zaciągnął. Dobra, na jedną kotwicę. Taki średniaczek. Już popłynął. Tutaj taka woda prawie stojąca. Kto by pomyślał, że klęk tam będzie stał. Wystarczy na dzisiaj tego wędkowania. To był mój dzisiaj debiut. Nigdy nie łowiłem z pontonu na smużaka. I dzisiaj pierwszy raz. Pierwsze koty za płoty. W sumie to niczego się nie spodziewałem. Wypłynąłem po prostu sprawdzić, czy da się coś po prostu z tej rzeki na tego smużaka wyłuskać. No i co się zadziało, to się zadziało. Trzy klenie wyjęte. Jedno puknięcie fajne było, ale wybiło mi się w dno. Pewnie jakiś fajniejszy klęń się wypiął, zielsko tylko zostało na smużaku. Kilka puknięć, kilka wyjść. Jakieś tam dwa okonki. Jelca. Złowiłem jeszcze płotkę fajną, ale zapomniałem kamerki włączyć. A tu właśnie klenik taki z 20 cm się kręcił, popłynął. No co? Dla mnie jest to jakaś nowość. Będę od czasu do czasu jeździł z tym smużakiem. Mam kilka fajnych pomysłów, tak żeby po prostu od tej tanty, od tego okonia i szczupaka odpocząć. Zobaczymy, następny wyjazd może też zrobię ze smużakiem, tylko że w innym miejscu. Tutaj powiem wam, miejscami to musiałem silnik podnosić do góry i wiosłować w górę rzeki, no po prostu wiosłować, bo nie dało się na silniku przypłynąć tak mocno zarośnięta. I chyba jeszcze, nie wiem, ze dwa albo trzy razy tak mi się w śrubę zielsko wkręciło, że aż mi zgasł ten silnik. Także jest masakrycznie zarośnięta. No ale przez to siedzą te klenie w tym zielsku i od czasu do czasu mają ochotę, to wyjdą do tego smużaka. Dobra, to by było na tyle podsumowania. Lecę montować z tego jakiś materiał. Oczywiście zapraszam do oglądania. No i jak się komuś spodoba, jak zwykle do subików zachęcam, subikami się nakręcam. A i jeszcze jedno. Jak jakieś, nie wiem, fajne rady odnośnie takiego łowienia, no to z chęcią poczytam sobie, jak ktoś ma jakieś fajne rady, niech po prostu pisze. Krytykować, proszę nie krytykować, bo tak jak wcześniej powiedziałem, wypłynąłem z tym smużakiem pierwszy raz i nie wiem, może jakieś błędy popełniałem, może coś źle robiłem, nie mam pojęcia. Pooglądam jakieś tam filmiki, spróbuję się czegoś więcej dowiedzieć, ale jak na pierwszy raz na debiut, no to chyba tragedii nie ma.
Ok, to wszystko. Zapraszam do oglądania. No i co? I do usłyszenia na kolejnym wyjeździe. Na razie. Hej.